Na wstępie chciałem was wszystkich bardzo przeprosić za moją nieregularność ostatnio na kanale. Nie wiem dlaczego tak się stało, po prostu no straciłem wenę, straciłem po prostu poczucie czasu. Myślałem, że to było trochę krócej, a tak jeden dzień bez filmiku, drugi dzień bez filmiku, trzeci dzień bez filmiku, no i co myślę? No nie chcę się robić. Czwarty dzień bez filmiku, dobra, zrobię coś na ten piątek czy coś. Dobra, zrobiłem filmik, tydzień później znowu. Pierwszy dzień, drugi dzień. O kurde, nie zrobiłem znowu filmiku, no dobra. No i właśnie tak to było. Teraz może trochę szybciej będzie, może nadrobię trochę tempo, gdyż te serie straciły kompletnie swój rytm. No ale jak dacie dzisiaj 169 lajków, to będę zadowolony. I będę robił następne odcinki, mam nadzieję, że regularnie. Liverpool przez wiele lat ma problemy, aby zdobyć mistrzostwo Anglii. Przybyłem tutaj, aby to zmienić. Wróciłem z Polski, doświadczony, bogaty o nowe przeżycia. Ważne, że udało nam się 4 punkty zdobyć, nie było najgorzej, no ale udało mi się umocnić w grupie eliminacyjnej. Moim zdaniem było bardzo dobrze, nie wiem jak na to kibice zareagowali, nie czytam jeszcze gazet, gdyż skupiłem się na meczu Liverpoolu. Przynajmniej było bardzo ważne spotkanie z Newcastle United. A po spotkaniu z Newcastle United czekało nas spotkanie wicemistrzów z Borussią Dortmund. Prawdopodobnie największe jak do tej pory spotkanie na Anfield. W tabeli 8 miejsce, jednakże całe 8 drużyn dzieli tylko 3 punkty. Więc jest duży ścisk. A na 18 miejscu zaledwie Everton, więc pokazuje kto rządzi na Merseyside. St. James' Park! Kolejna kolejka. Barclays Premier League. Newcastle United podejmuje dzisiaj Liverpool Football Club. Liverpool, który walczy na kilku frontach w tym sezonie. Między innymi widzę mistrzów, następne spotkanie zagrają przeciwko Borussii Dortmund. Musi liczyć na szeroką kadrę w każdych rozgrywkach, bo tutaj nie ma miejsca na potknięcie. Trzeba w Barclays Premier League i w Champions League i w FA Cup i w Capital One Cup walczyć o jak najlepsze miejsce w rozgrywkach. Oto aktualna tabela po 8 meczach, 8 miejsce Liverpoolu, lecz nie warto na to zwracać uwagi, gdyż jest wielki ścisk aktualnie w czołówce. Oto wyjściowa jedenastka czarnych srok. Między innymi Johan Cabaj, Papis Cissé, to powinny być dwa najgroźniejsze elementy w talii Alana Pardiu. Za to co przygotował menedżer przyjezdnych Hilpitero, oto wyjściowa jednostka The Reds w bramce, Simon Mignolet w bronie, Danilo, Mangala, Sacco, Enrique, Leiva, Gardner, Ebert, Coutinho, Teo, a na szpicy Daniel Sturridge. Oto pierwsza sytuacja w tym spotkaniu, idzie lewą stroną Jose Enrique, dośrodkowanie do niebie pilnowanego Daniela Sturridge'a, Daniel Sturridge, kapitalne wykończenie strzałem głową, jest 1-0 już w 7 minucie. Goście obejmują prowadzenie, świetne uwolnienie, tutaj się Jose Enrique kapitalnie wyprowadził to ze swoim rodakiem, z Cristianem Teo i jest 1-0. Kolejna sytuacja, tym razem przy piłce Coutinho, Teo, właśnie teraz Teo ma sytuację wręcz wymarzoną, Teo strzał z dystansu, broni to król. Bardzo ładnie na pierwszych akcjach tego spotkania prezentują się gracz Liverpool, jednakże Newcastle też chciał tutaj zaatakować. Świetne odegranie piętko, Papis Cissé! Jednakże ratuje Mignolet poprzeczka i po pierwszej połowie było 1-0 dla Liverpoolu. W drugiej połowie plan numer 1 to był dla Newcastle odrobić to, ale Patrick Ebert działał jakby na przekór działaniom Alana Pardiu. Wreszcie, końcówka tego spotkania, 5 minut do końca, akcję rozgrywa Newcastle United, kapitalna wymiana piłek, do piłki dochodzi Papis Cissé, Cissé i jest, 1-1, publika szaleje. Kapitalne wykończenie Kameruńczyka, świetny strzał, świetna akcja, świetne dogranie przede wszystkim, no a te dołożenie nogi przez Cissé, no to już jest wręcz jego zadanie, to jest już prowizorka. Tak to się robi właśnie, jeżeli chce się być napastnikiem. W międzyczasie kontuzji doznaje Gary Gardner, zastępuje go Joe Allen.
No i Liverpool na pewno się nie mógł poddawać. Wykopuje piłkę Tim Krul, jednakże niecelnie. Dopada do niej Sturridge, Sturridge! Kapitalnie. To jest cała klasa Sturridge'a. Świetne wykończenie z każdej pozycji, no wręcz z takiego kąta można było odnieść wrażenie, że bramkarz nie powinien mieć żadnych problemów, gdyż wystarczająco dobrze jest ustawiony. No ale nie, bo Daniel Sturridge znalazł tą lukę, znalazł tą dziurę, w którą wpakował piłkę i w końcu tego spotkania ponownie wyprowadził Liverpool na prowadzenie. A mogło się zakończyć zupełnie inaczej, gdyż Newcastle jeszcze miał szansę w końcówce, podwójną jednakże, żadna z nich nie znalazła swojej drogi do siatki. No i mecz zakończy się korzystnym dla gości rezultatem 2-1, 3 punkty jadą wraz z Liverpoolem na Anfield. A przed Liverpoolem bardzo ważne spotkanie w Lidze Mistrzów z Borussią Dortmund. Na pewno te 3 punkty podbudują morale zespołu Hila Pitero. I właśnie takie ważne 3 punkty czasami decydują o mistrzostwie Anglii. Takie ważne 3 punkty. No ale mniejsze o to. Z Polski zadzwonił do mnie mój scout z pierwszym raportem. Kilku chłopaków zostało docenionych przez niego i wysłał mi ich listę, których znalazł i myślał, że będą się nadawali do ewentualnego zatrudnienia do znanej Akademii i Juniorów Liverpoolu. Kilku było mi bardzo dobrze znanych, gdyż kojarzę ich już z moich czasów trenerskich w Polsce. Między innymi Mateusz Perkis. On jest jednym z tych zawodników, którzy przyjechali z Francji do Polski trenować w szkółce Jagiellonii. Tak, to on właśnie jest z Białegostoku. No ale przed nami spotkanie z Borussią Dortmund. Bardzo ważny mecz. Czas wreszcie pokazać wszystkim, że Liverpool jest w stanie walczyć o Ligę Mistrzów. Zresztą jest to dopiero pierwszy konkretny sprawdzian. Przed nami spotkanie ze Złotą Ścianą. Po ciężkim meczu na St. James's Park Liverpool dzisiaj podejmuje na Anfield Borussię Dortmund, czyli mistrza Niemiec. Bardzo ciężkie spotkanie, najcięższe jak do tej pory w rozgrywkach Ligi Mistrzów. No ale Liverpool jest zdeterminowany, żeby tutaj wywieźć 3 punkty i jechać dalej na kolejne spotkania z 9-punktową zdobyczą. Oto aktualna klasyfikacja. Pierwsze miejsce Liverpool, drugie Dortmund, trzecie Kopenhaga i czwarte Marsylia. Oto wysiewa 11 tradycyjnie na bramce. Jose Reina w obronie, Danilo, Mangala, Agger, Shaw w pomocy, Krychowiak, Gerrard, Suso, Guarin, Sterling i na szpicy Stefan Jovetic. Oto skład Borussii Dortmund, bardzo groźny. Między innymi mamy do dyspozycji tutaj Royce'a, Błaszczykowskiego, Mkhitaryan, Javier Hernandez. No, na ławce jeszcze jest Patrick Aubameyang, więc jest czym atakować zespół Liverpoolu. No i tak właśnie się składało, że pierwsza akcja należała do Niemców. Przebitka, tutaj kilka podań, ale do piłki aktualnie dopada Royce, który mija lewy słupek. Kolejne akcje tego spotkania, to widzimy, ucierpiał Freddy Guarin. Zagranie, które opanowuje obrona i łapie piłkę Jose Reina, jednakże sędzia dostrzega, że należy na boisko Kolumbijczyk i będzie on zmuszony opuścić to spotkanie. A w jego miejsce na boisku pojawił się Luis Alberto. Niestety kontuzja jednego z ważniejszych diamentów w drużynie Liverpoolu. Teraz akcja Stevena Gerrarda. No, Stevie G tutaj miał bardzo dobrą sytuację, lecz trochę niechlujny ten strzał, zbyt łatwy, bo prosto w Romana Weidenfellera. Tu jeszcze sytuacja dla Borussii Dortmund. No ale kolejny strzał, który mija lewy słupek, kolejny raz Royce niecelnie. No i po pierwszej połowie był bezbramkowy remis, 0-0. Żadna ze stron tak właściwie nie miała takiej 100% sytuacji, gdyż piłka ani razu nie leciała nad światło bramki. No ale w drugiej połowie Borussia Dortmund przycisnęła, miała swoje okazje. Piłka była tutaj pod nogami Javiera Hernandeza, jednakże została ona zablokowana. I kolejna szansa dla Borussii, tym razem Korney, strzał głową, ale Reina tutaj popisuje się świetną paradą. No, leciało to bezpośrednio pod poprzeczkę, no ale Hiszpan idealnie wręcz był ustawiony i sparował piłkę na kolejny rzut rożny. I kolejna szansa z kornera, kolejny strzał, znowu piłka
Znowu obroniona przez Reinę. Jeszcze sytuacja dla Hernandeza, tym razem blok, cały kocioł pod polem karnym Liverpool, wreszcie zostaje zażegnany, piłka zostaje wybita. Jeszcze pod koniec tego spotkania Luis Alberto miał sytuację, Alberto! No ale to trochę niedobra była pozycja do oddania strzału, taka z obrotu. No i mecz się kończy wynikiem 0-0. Właściwie satysfakcjonuje obie drużyny, gdyż umocniają się one na swoich pierwszych i drugich miejscach w grupie Ligi Mistrzów.